bardzo, ja jestem Piurpia, witam u mnie, a to jest pierwsza część epickiej serii, która przejdzie do historii pod tytułem Piurpia czyta komentarze swoich widzów. Niektóre z nich są chore, niektóre z nich są porąbane. Wybrałam najlepsze, takie perełki, o które nikt nie prosił, ale każdemu są one potrzebne. Zaczynamy! Zapnijcie pasy, zostawcie bilecik na odcinek, czyli łapkę w górę i zapraszam do oglądanka. Z tymi pasami to było na serio, bo zaczynamy z grubej rury. Wy jeszcze nie widzicie tego pierwszego komentarza, ale ja już go widzę i wy za chwilę też zobaczycie. I moi kochani, zbierałam te komentarze przez ostatnie 2 miesiące. Słowem wstępu tylko powiem, że wasze niki są zamazane, dlatego że nie chciałam, żeby komukolwiek zrobiło się przykro, więc tak jakby one są anonimowe. No dobra, i jeżeli wam się ta seria spodoba, to dajcie mi znać w komentarzu, to będę robiła taką serię raz w miesiącu. Jedziemy! Przeczytałam narkotyki zamiast naleśniki. I żebym ja dostała tylko jeden taki komentarz. Nie dajcie się zwieść, gracze Simsów są naprawdę porąbani, szaleni, kreatywni, wspaniali, ale to jest taka cicha woda brzeg rwie. Zobaczmy drugi komentarz. Ja nie umiem topić Simów. Ja uważam, mój drogi widzu, że to jest bardzo rzadka umiejętność w tych czasach. I w 2020 roku ktoś, kto nie potrafi topić Simsów podczas gry, jest po prostu unikalny, ma super moce. I ja tutaj poważnie bym się zastanowiła, czy nie wysłać tutaj listu do prezydenta Dudy, aby takie osoby uhonorować specjalnym medalem nieumiejętności topienia Simów. U mnie współlokatorka dała mi w ryj, a potem zrobiła imprezę, na której jej nie było. To jest dosyć typowe zachowanie u Simów, tak jakby, wiecie, YOLO, nie przeżycie, robią jakieś właśnie imprezy, na których ich nie ma, urodziny, na których nie ma tortu, zapraszają całe miasto. Przecież my sami mieliśmy taką sytuację, że kiedy jeden z współlokatorów robił urodziny, to przez całe swoje urodziny płakał. Płakał przy gościach i przy torcie urodzinowym. Tak więc tak, YOLO, takie są imprezy w Simsach. Kolejny komentarz. Piurpia, ja mam potwora w Simsach, a to jest dzieciak, co ma cechę zły. Wiedz go, zabiję, zamuruję go bez lodówki. XD. Zrobiłam fajną rodzinkę, to jest Śnieżynka, Fix, to są dzieci, a rodzice to Mariet i Adrian. Boże, 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 czyli po prostu autor tego komentarza zrobił potwora w Simsach, którym jest dziecko, i to dziecko ma cechy zły i zamuruje go bez lodówki w ścianie albo w małym pomieszczeniu, pewnie tak, jeżeli się mną inspirowała ta osoba. Ale poza tym tego dziecka zamurowanego bez lodówki, głodującego, umierającego, tak jakby z głodu, to zrobiła fajną rodzinkę i to się tutaj liczy, także okejka. Biłam na Insta i dopiero tam się dowiedziałam o filmie na YouTubie. Nic się nie pokazało i teraz nawet nie ma powiadomienia, a to się często zdarza. Można zrobić taką chatkę w pokoju, siostra wejdzie do pokoju, a do chatki nie. Świetny pomysł na mordercze dziecko. Wchodzi z siostrą, której nie lubi, do pomieszczenia, zabieramy drzwi i dajemy te drzwiczki w nawiasie. Tak siostra, której nienawidzisz, umiera. Bardzo kreatywnie, bardzo kreatywnie. Jest to komentarz do filmu z 5 przedmiotami Simsów, o których nie masz pojęcia, i tam jest taka z dodatku psy i koty małe drzwiczki, przez które mogą przychodzić tylko małe dzieci. I tutaj autorka, czy autor wymyślił, żeby po prostu zabić w ten sposób siostrę, wchodząc z nią do pomieszczenia i usuwając drzwi, i tak jakby, o Jezu, to jest takie złe samo w sobie. I wtedy ta siostra w tym pomieszczeniu zostanie, rozumiem, że pewnie bez lodówki, a to małe dziecko będzie mogło sobie wchodzić i wychodzić i dzięki temu tak jakby delektować się każdego dnia śmiercią swojej ukochanej siostry. Po prostu epickie. A te roboty! XD. To ja weszłam do domu studentów, te im je ukradłam, XD. Nie, no spoko, kradzież to nie jest wcale najgorsza rzecz, którą robimy czasami Simom.
to nic, zawsze można sobie wejść, wybrać coś u kogoś w domu, w mieszkaniu, w akademiku, coś na co długo pracował, najlepiej, żeby była jeszcze lepsza przyjemność i im to po prostu zakosi. Chodzi tutaj o te roboty z dodatku uniwersytet, które na przykład sprzątają czy coś w tym stylu. To jest po prostu zaradność, to jest po prostu umiejętność poradzenia sobie w trudnej sytuacji. Kolejny komentarz z kolekcji. W ostatnim zrobiłabym tak, żeby ona się ożeniła z jakimś ładnym facetem i miała z nim dzieci. Cel tego jest taki, żeby przez wiele pokoleń usunąć tą brzydotę z genów. Czekajcie, musi to do mnie dotrzeć. To jest po prostu piękne. Wspaniały pomysł na rozgrywkę. Robicie simkę, która jest po prostu brzydka z takiego challenge'u Ugly to Beauty Challenge i ona będzie musiała się związać z jakimś simem, a potem jej dzieci z kolejnymi, żeby tą brzydotę usunąć z genów. Po prostu kreatywność. Kreatywność graczy Simsów jest bezkresna. Kolejny, pod odcinkiem niewiarygodny Sylwester Simowy Vlogmas 3. Oglądam to na lekcjach online. Wyłączyłam głos i kamerkę i udaję, że coś mi się zepsuło. I słyszę i widzę wszystkich, ale mnie nie widać, ani nie słychać. Dobry plan! Serduszko, serduszko, serduszko. Jezu, jak tobie musi się nudzić, że ty oglądasz zimową serię, zimowe odcinki z grudnia i to jeszcze chyba od początku, bo jesteś na trzecim. Kiedy elekcje wchodzą za mocno. Kocham twoje filmy! Dziękuję bardzo. Chciałam by obejrzeć ten film wcześniej, ale teraz dopiero skończyłam zadania. Strasznie miałam dużo zadane, dlatego zawsze powtarzam, szkoła to pierdoła. Piękne podsumowanie szkoły. Szkoła to pierdoła powinno być hasłem reklamowym każdej szkoły w Polsce. Kto by nie poszedł do szkoły, która miałaby, nie wiem, w szyld szkoły, szkoła to pierdoła, albo najlepiej w jakimś hymnie klasowym, czy coś w tym stylu. Nie no, po prostu super podsumowanie. Gruby ten poleci pierwszy do windy, do nieba. Odwalcie się od grubasów, zostawcie grubasów w spokoju. Jest to pod odcinkiem zdrowy versus niezdrowy tryb życia, w którym testowaliśmy, czy grubszy sim, czy chudszy, szczupły, wysportowany, który przeżyje po prostu dłużej i gruby poleci windą do nieba. To ja myślę, że jest dobry motyw na tatuaż jakiś. Masz naszyjnik, czy jesteś czarownicą? Akurat dzisiaj nie mam, ale chodziło o ten naszyjnik, jest to biały pentagram z odcinku Hate, bo to nagrałam chyba jakieś 2 lata temu i wtedy miałam właśnie ten naszyjnik. Nie, nie jestem czarownicą, aczkolwiek jakbym była, to może byłoby fajnie, zależy co by się z tym wiązało, bo jakieś, wiecie, tańcowanie na Babiej Górze z szatanem jakoś mnie nie kręci, ale na przykład jakbym mogła jakieś czary uprawiać, czary mary, żeby pomagać innym ludziom, albo nie wiem, mieć większą wiedzę taką jakąś nietypową, której się bym nie mogła nauczyć, albo jakieś takie, to by było fajne. Dobra, lecimy dalej. Tutaj będzie duża czytanka, ale coś czuję, że to jest po prostu złoto. Piromanka spoko. A, dobra, jest to komentarz pod właśnie 5 najciekawszymi pomysłami na grę i tam właśnie była między innymi piromanka. Piromanka spoko, ale wolę inaczej uprzykrzać ludziom życie. XD. Szczególnie jak mam dodatkowo dodatek zostań gwiazdą. Jeśli jakaś gwiazda mnie wkurza, rzucam mu czar dezorientacja. W nawiasie? Oczywiście z daleka, żeby nie było, że moja reputacja na tym ucierpi. XD. Koniec nawiasu. Albo jakiś gorszy, co kto woli. Ja często rzucam, aby ta gwiazda całowała się z jakimś fanem i paparazzi robi im fotki. Szkoda, że później nie ma jakiejś reakcji lepszej. No ale cóż, XD. Magia dezorientacji też przydaje się na psychofanów, jak przychodzą ci pod dom. Muszę wypróbować kiedyś te simorośl. Mam też zaczętą gierkę osobno. Wampir, który mieszka w mini domku i zaprasza kobiety tylko po to, aby się pożywić i przedłużyć gatunek. Chcę stworzyć jak najwięcej potomków. Taki był zamysł. Po prostu geniusz rozgrywki nam się tutaj trafił. Przepięknie. Słuchajcie, swoją drogą muszę spróbować z tym czarem dezorientacji na gwiazdy i na paparazzi. Ja widzę, że tutaj, słuchajcie, Simsy dostarczają takiej kreatywności. Można tam robić takie rzeczy, które się filozofom nie śniły. Jak robi się niewolników, w nawiasie,
Proszę, niech ktoś odpowie. Proszę, nie odpowiadajmy na ten komentarz. To jest tajemna wiedza najbardziej doświadczonych graczy w Simsy ever. Tą wiedzę zyskuje się wtedy, kiedy wszystkie inne pomysły i godziny rozgrywek mamy już za sobą. To jest tajemna wiedza, którą nie każdy może posiąść. Kolejny komentarz pod filmem Dzieci ze śmiercią. Nie chcę być zła, ale musisz kupić mikrofon, w nawiasie, jeśli masz tyle złotych. Dziękuję bardzo za radę. To jest stary odcinek i rzeczywiście wtedy miałam zły mikrofon, przez który strasznie, wiecie, było mnie niewyraźnie słychać, także już kupiłam. Nazbierałam tyle złotych, udało mi się to dzięki streamom i donatom od moich widzów właśnie, także piąteczka i dzięki za troskę. W czwartej klasie miałam projekt z tą fasolką, że musiałam ją wyhodować i jak miałam ją zanieść, obudziłam się spokojnie rano i okazało się, że moje kochane szczury mi ją jadły. Pani mi nie wierzyła. Ja myślę, że twoje szczury miały specjalny plan, który został zapisany, skonstruowany i tak specjalnie wyczekały ten moment, żeby zjeść tą fasolkę tuż przed, dzień przed oddaniem jej do oceny. Ja wierzę w to, że te szczury po prostu planowały to od momentu, kiedy ją zasadziłaś. Swoją drogą, fajna sprawa, fajna przygoda i jest to wnukom opowiadać, bo jest bardzo nieprawdopodobna. Szczerze to nie dziwię się, że babka ci nie uwierzyła, ale trochę przykre i ja bym tak jakby przyniosła zjedzoną fasolkę na dowód, a jakby mi nie wierzyła, to by mi pokazała faka. Nie no, żartuję. Odważna to ja jestem tylko przed komputerem. Ale mam nadzieję, że nie dostałaś złej oceny. I pamiętam te takie doświadczenia, właśnie też musiałam mieć fasolkę i był jeszcze taki sznurek z solą. Kto pamięta takie rzeczy? Takie rzeczy w szkołach jeszcze się robi teraz? Teraz przechodzimy do odcinka z Simsów, w którym wystąpiła Lira i ona mi się tak, wiecie, odwraca tyłkiem w moją stronę, tak jakby się wypinała i tak ogonem mi po nosie. Często ona tak robi i zapytałam właśnie na tym odcinku, co to może znaczyć. I przyszliście mi z pomocą. Oto pierwszy z komentarzy. Lira, wystawia się do ciebie tyłkiem. Pija, co to oznacza? Lira, brak twojej kreatywności. No nie wiem, mam nadzieję, że to nie jest prawda, bo wtedy by się okazało, że większość moich odcinków nie ma takiej kreatywności, jak myślałam. Kolejny. Moja kotka zawsze wystawia mi tyłek, gdy odrabiam lekcję. To znaczy, że nie jesteś kreatywna. Bardzo mi przykro, ale mamy tutaj specjalistę, czy specjalistkę, która po prostu rozjaśniła nam tą tajemnicę kotów i okazuje się, że jeżeli kot się wystawia do was tyłkiem, to znaczy, że nie masz kreatywności, więc przykro mi. Bardzo mi przykro, jesteśmy razem w klubie, ale obie nie mamy kreatywności. Ja nie mam podczas nagrywania niektórych odcinków, a ty podczas odrabiania lekcji. Lepiej nie odrabiaj tych lekcji, przestań, nie ma co się oszukiwać. Odcinek z tragicznym klaunem, w którym zadałam pytanie, czy oglądają to osoby, które boją się klaunów? I oto jedna z odpowiedzi. Ja się boję od dzieciństwa, bo raz moją koleżankę w cyrku zaczepił i walnął ją ciastem. Ja to widziałam. O nie, najgorzej, nie ma to jak traumatyczne przeżycie z klaunem, który wali twoją koleżankę ciastem, a ty to widzisz. Jak do tego doszło? Jak to się mogło stać? Czy ktoś sobie jest w stanie to wyobrazić? To był ostatni z epickich komentarzy, dajcie mi znać, czy dobrze się bawiliście podczas czytania ich i jeżeli wystąpiliście w tym odcinku, to nie musicie się do tego przyznawać, jeżeli nie chcecie. Tak jak wspominałam, niki są wycięte, nikt was nie zlokalizuje, nikt was nie pozna, także nie chciałabym w jakikolwiek sposób zrobić komukolwiek przykrości, więc nigdy te niki nie będą pokazane. I moi kochani, ja mam kitowe poczucie humoru, tak jak wspominałam, ja po prostu śmieję się z głupich żartów, z takich, z których nikt się nie śmieje, jak opowiadam jakieś żarty, to jest jeszcze gorzej, więc jeżeli jakimś cudem do was dotarłam z moim dziwnym poczuciem humoru, to dajcie mi znać w komentarzu, bo na pewno mi się zrobi miło. Jeżeli ta seria wam się podoba, to zostawcie bilecik, czyli łapkę w górę, to wtedy będzie więcej takich odcinków. Tak jak wspominałam, planowałam zrobić taki jeden odcinek w miesiącu, czyli po prostu przez miesiąc zbierać komentarze, te najlepsze i robić taki jeden w miesiącu.
Dajcie znać, co ty myślicie. Ja już kończę, nie będę więcej już gadała. Dzięki bardzo, mam nadzieję, że przynajmniej raz się zaśmialiście albo uśmiechnęliście podczas słuchania, oglądania i czytania tych komentarzy i w ogóle tego wszystkiego. Jak macie jakieś rady, jak zrobić, żebym była bardziej śmieszna, to też mi napiszcie, bo mi się wydaje, że ja jestem najbardziej nieśmieszną osobą na tej planecie. Także dzięki jeszcze raz, trzymajcie się buziaczki i hejka!